Mistrz olimpijski w wadze superciężkiej Tony Yoka został zawieszony na rok przez francuską federację bokserską. Uważanego za wielką nadzieję królewskiej dywizji Francuza ukarano za unikanie kontroli antydopingowej. Yoka, który do tej pory jako zawodowiec stoczył 3 walki, ominął łącznie 4 zaplanowane kontrole. Wygląda na to, że Saul Alvarez nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z wykryciem u niego zakazanego klenbuterolu. Komisja sportowa stanu Nevada póki co nie zajęła jeszcze stanowiska w sprawie dopingowej wpadki Canelo, ale szefowie federacji WBC i WBA zdają się dawać wiarę tłumaczeniom Meksykanina, że klenbuterol dostał się do jego organizmu wraz z zanieczyszczoną wołowiną. Alvarez 5 maja ma zmierzyć się w szlagierowo zapowiadającym się rewanżu z Gennadijem Golovkinem i trudno sobie wyobrazić, by Meksykanin przed kasowym hitem został zdyskwalifikowany. Tyson Fury jest coraz bliżej ogłoszenia daty powrotu na ring. Były król wagi ciężkiej zapowiedział, że już niebawem wyda w tej sprawie ważny komunikat. Tymczasem dwumetrowy Brytyjczyk opublikował w internecie zdjęcia wykonane po sparingu z Lucasem Brownem. Tyson Fury po raz ostatni boksował w listopadzie 2015 roku, odbierając 3 mistrzowskie pasy Władimirowi Klitsce.